No elo, elo. No, jesteśmy dzisiaj na łące. Tak jak mówiłem, przy koszeniu mnie nie było tutaj akurat, także mieliście film przedwczoraj z koszenia, ale innej ciałeczki, takiej mniejszej. No, a dzisiaj już jest tutaj zgarniane. Tam akurat po drugiej stronie będzie nasiano, jeździ Fortera, mój tata. Tutaj Marcin zgarnia. Tam Robert też zgarnia naszym John Deere'em. Na dwie maszyny zgarniamy, bo trochę tego zgarniania tutaj jest. Ja właśnie przyjechałem w Altrą, zaraz będę prasować. Tata skończy roztrząsać i pojedzie założyć jeszcze owiarkę. I będziemy jeszcze dzisiaj to wszystko zwozić, także dzisiaj trochę będzie tej pracy. No. A ja zaraz pójdę może do Roberta, jak przyjedzie w tą stronę. I kurde, trochę ten ponagrywam z zgarniania, a dopiero później będę prasował, bo to wiadomo, trzeba trochę pokazać, co tam się dzieje. No tu wapno kiedyś było. Kronę, jak prasa. Czwórka turbo. Idzie. I fajnie, fajnie mam czas. Także sobie poprasujemy. Pogoda zarąbista. Jakby jeszcze dzień leżało, to by było siano, a tak to ładne, wysuszone siano kiszonka. Będzie pocięte, nie będzie takie długie. I sobie zobaczcie, jak Robert lata ze sprzętem. Operator jest dobry. No, się śmieje do mnie. No. Także Kun GA 4121GM. Rocznik ktoś takiego jak mamy kosiarkę, czyli gdzieś tak koło 2008-2010. Na tabliczkę nie chce mi się teraz iść patrzeć. No. Zgarnia bardzo ładnie. Ustawione widzę, że też jest dobrze. Także nic, tylko zaraz będę to prasował. O, ojciec się podjechał tam do mnie. Zostawił mi zakwaszacz, ponieważ napakowałem pełny zbiornik, ale jeszcze zawsze zabraknie. To dwie bańki jeszcze sobie uszykowałem, bo siano kiszące lejemy. Lejemy po prostu jakiś zakiszacz, to lepiej wychodzi. Mamy aplikator, jeszcze mamy od dawna, jeszcze jak z warfomą chodził, także jest na kronę założony, na prasie. No, od rana trochę było roboty, także dopiero godzina, nie widać, 12:20, w sumie optymalna na prasowanie. Słoneczko grzeje, krótki rękaw i można sobie latać. Jakby mi odleciało, to by mi giry urwało. Nie no, wiruje. Stoją męki. Że tak wygląda aplikator. Nawet go włączę, żebym nie zapomniał. Nie wiem, czy z niego kapie. Może lekko kapać, ale także chodzi dobrze. Wiązka jest pouszczona do środka. Tam sobie włączam. O. I elegancko. Dobra. Puszczę sobie jeszcze na chwilę drona i widzimy się, jak będę już na prasie. Dobra, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Witałem wcześniej przy zgarnianiu. Teraz możecie sobie zobaczyć, jak wygląda prasowanie. U nas na gospodarstwie w zeszłym roku też było oczywiście prasowane. No ale jak co roku wykonuje się praktycznie te same prace. Także dzisiaj prasujemy siano kiszonkę, pierwszy pokos Waltra.
prasa Krone z aplikatorem. Także dzisiaj taka konfiguracja. Wiadomo, odbieracz trzeba ładnie opuścić, żeby wszystko zebrał. Tutaj, jak widzicie, to jest od aplikatora. Kurde, nie wiem, czy nie za nisko opuściłem trochę kółka. Chyba zaraz, albo tutaj jest takie podbicie. Chyba, że zaraz wyjdę po prostu i je o jedną dziurę do góry podniosę. Chociaż tutaj dobrze zbiera. To widocznie tam jakaś była wnęka taka. Prasa na 500 obrotów chodzi. Więcej tu nie potrzeba. Wszystkie noże załączone. Bo chcemy, żeby było ładnie posieczone do paszowozu. Także na bieżąco, jak widzicie, zgarniane. Tutaj owijarka już jedzie. Ja zawsze z przyzwyczajenia jakoś trochę cofam. Nie jest to w 100% potrzebne, ale tak się nauczyłem, tak robię, żeby nie rozedrzeć nic. Dzisiaj wyjątkowo zacząłem od tej strony, zawsze zaczynam od tamtąd, ale coś innego. Zbijam na 60%, bo to naprawdę już są zbicie konkretne tej prasie. Także te bele są eleganckie. Ładnie pachnie, trawa skoszona. Jeszcze jeden dzień siano by było. O, widzę, że tata przywiózł obiad. Zaraz tam pójdę, coś tam zjem na zapas, bo jest dopiero wpół do pierwszej. Nie, może nawet już pierwsza jest, ale zjem na zapas, bo później nie będzie kiedy to jeść. Pomimo, że nie jestem głodny, to coś tam se, wiadomo, wciągnę. Po obiedzie. To jest zbicie. Ej, jakaś dziwna folia, nie? Co? Co to kurna jest? To taką kupiłem, zobaczymy jak ona będzie dobra. Taka ekologiczna jakaś, nie? No. To będzie chuj, o kurwa. O, właśnie tak coś patrzę już po samym. Także jedziemy. Chwila obiadowa była. Tam to trochę ustawiał owijarkę, bo po wymianie czujnika był powrót do ustawień fabrycznych i po prostu nie zapisaliśmy sobie z naszych preferencji ustawień i ona nie chodzi tak jak ojciec chce. Dlatego trochę tam z nią kombinuje, ustawia. No ja prasuję 16, 18, 17 rolek już. Także woli jedziemy. Trochę tego towaru, trochę tych snopków jest. Jeden za drugim pawie. Także fajnie. No. Pójdę zaraz jeszcze zobaczyć, jak tam wygląda. Może stąd nawet dojrzę ten spryskiwacz. Bo to ważne, żeby leciało, nie? Żeby to się nie kapało, nie? Dobrze, jest ok, widać stąd. Oprócz teraz tego siana będziemy kosić jutro jeszcze jedną łąkę, przy której już normalnie będę sobie kosił, bo to będzie sobota, także nie ma żadnego problemu, wszystko będzie ładnie zrobione. Oprócz tego jeszcze mamy taką małą usługę owijania, usługę, no. Ktoś nas poprosił, to zwijamy owiarką. Także jeszcze taką będziemy mieli pracę jutro też do wykonania.
Także staramy się dzisiaj po prostu, żeby to sprasować, zebrać, zwieźć do domu, żeby jutro po prostu nie loteć, bo to sobota, kurde, żeby człowiek też chociaż oddychnął trochę, a nie cały czas robota. Także no, jak noże naostrzone, to kurde, ta prasa zapierdziela jak wściekła. W ogóle nic się nie przycina, praktycznie cały czas idzie równo, że fajnie. A zawsze pierwszy pokos taki długi, to ciężko wszystko szło. No i też kiedyś John Deere'em prasowaliśmy, to było co innego. Teraz jest Valtra i Valtrom się wszystko lepiej robi. Ale dopiero drugi sezon prasujemy typowo. Dobrze, ta klima jest, bo bez tej klimy to by człowiek się wściekł. Nie wiem, ile stopni, 22, no ale to w słońcu to kurde 25 moim zdaniem jest dzisiaj. Fajnie, ciepło, wszystko schnie. Jak widzicie, jakoś nie zapierdzielam się, no, kiszące, po pierwsze, bo są noże, po drugie, bo się nisko jedzie, to nie jest równe. Także, no, kamieni nie ma, to fakt, ale nie są równe te łąki, dlatego nie chcę rozpierdzielić podbieracza, bo to kurde później koszty się robi. A zaoszczędzisz co? Pół godziny różnicy będzie, a kurde podbierasz będzie trzeba zrobić. Się nie sugerujcie tym, że tyle to wyjdzie, bo jak ona zaraz zwinie, to będzie... To nic się tu nie pokaże prawdopodobnie. Czasami po prostu ten czujnik jest taki dość czuły. Czuły czujnik, nie? Wiecie, o co chodzi. Podnosimy to odbieracz na przejazdach, bo też po co on ma tak walić, nie? Po tej ziemi, no walić, no. Wiadomo, przy skrętach kółka jadą po ziemi, więc kółka dostają, jakieś łożyska mogą pójść. Więc lepiej właśnie sobie podnosić kółka na nakrętkach i tyle. To jest tylko ruch palcem, a trzeba pamiętać, nie? No a wy jak tam stoicie z zielonkarskimi tematami? Może już wszystko macie ogarnięte? No my dopiero praktycznie zaczęliśmy. Także u nas, no u nas dopiero teraz. Ale widziałem, że dużo ludzi już wcześniej zaczęło, z tydzień, dwa tygodnie temu już ogarniali temat. Więc jak macie ogarnięte, to tam piszcie z ciekawości. Czy właśnie zwijacie w rolki, czy też wszystko w pryzmę, w jakąś samozbierającą. No tak wiecie, z ciekawości się pytam. Zobaczymy, ile robi tak ludzi z was. Chociaż większość mi się wydaje, że jednak rolki. To jest taniej z... No taniej, no. Zależy. Większość ludzi jak już ma krowy czy coś tam, czy byki, to ma już po prostu sprzęt do tego. A później na przykład zamieniają na jakąś szczepę samozaładowczą czy coś, samozbierającą. No bo wiadomo, do tego trzeba mieć silosy, przygotowanie całe, jakąś dobrą, no taka dobra przyczepa samozbierająca to też niemało kosztuje. No także... Ale do tego trzeba mieć więcej ludzi. Bo teoretycznie jak się samozbierającą się zgarnie, to można samemu wszystko zrobić. Zwieść i później sobie ubić. Znaczy, no nie, no ktoś też musi ubijać. Ciekawe, ile końcowo będzie tych rolek. Nie rzucam liczbami, bo... No nie wiem. Zeszły rok był jaki był. Tego tutaj dużo nie było. Mi się wydaje, że w zeszłym roku to już była połowa teraz. Z 50 rolek może było max z pierwszego pokosu. Już mam 52 snopki, a jedziemy jeszcze tamtej części, nie zaczęliśmy, tu jeszcze jest dużo, także tego towaru jest. Fajnie, tutaj na drugiej stronie będzie nasiano. Kanie, dawaj płytę. Kurwa. No tak wygląda, jak się zapcha, się człowiek zapatrzy. Że w tym momencie skaszę muzykę, bo i tylko przeszkadza. Opuszczamy podłogę.
podłoga opuszczona i próbujemy. Dobrze, wciągnięte wszystko ładnie. Widać, podnosimy podłogę z powrotem. Podłoga podniesiona. Obroty załączamy i jedziemy dalej. Wiedziałem, że gdzieś tu możemy i stanąć. Ta... Po prostu za szybko jechałem też. I się zagapiłem. Wiecie, jak to jest. Ręce dookoła głowy trzeba... ręce, kurwa. Oczy dookoła głowy trzeba mieć. Jak się mi ciągło. Jak macie jakieś pytania, to możecie zadawać. Chętnie odpowiem. Może się zbierze kilka pytań, to zrobimy jakieś Q&A. To się dowiecie coś więcej o mnie, o moim gospodarstwie. Bo już rok jestem z wami. Rok nagrywam. 1500 subskrypcji. Jestem zadowolony bardzo. I możecie mi tam, kurde, coś tam zapodać, jakieś pytania, to chętnie odpowiem. No lato będziemy na pełnej jechać, od lipca mi się wydaje, to tak zaczniemy napierdzielać z tymi filmami kilka w tygodniu. Staram się montować to raz, dwa. Nie będą jakieś może zaawansowane super filmy z super efektami, po prostu będą pocięte, zmontowane, ale że no tak mniej więcej kilka filmów w tygodniu, żeby było, bo będzie co robić. Także do kamery będę przyklejony i tyle. No, tak widzicie, od razu jest owijana jakaś dziwna folia, taka chyba ekologiczna. Bo inny kolor ma, taki zielonkawy lekko. No, no różne robią te modele. To nie wiem, chyba z Greda jest akurat, ale modelu mam je... Rodzaju folii wam nie powiem, co to jest, kurde. Siatki też nie wybrali, od zeszłego roku ona na prasie jest. Co to tam było wtedy, to kurde, nie jestem w stanie powiedzieć, jakaś tam kupiona była, byle żeby było. Jak widać, snopki wyglądają dobrze, więc to nie wina siatki, jak coś słabo owija. Ale do słomy lepiej mieć lepszą siatkę, bo słoma lubi pękać przy podciśnieniem. Wczoraj u mnie na uczelni była triliada, takie wydarzenie. 50. rocznica, no, akurat na Uniwersytecie Przyrodniczym. Było bardzo kilka fajnych maszyn, tam stało właśnie Valtra seria Q, Q305 w wersji Unlimited, także elegancka była, już ta nowsza, tutaj wiadomo te ekrany, subwoofer miała, skóry wentylowane fotele, także to taka kurde dopasiona wersja była, elegancka. Jestem tylko ciekawy, jak w tej Valtrze latem, jak ona by tak postała w słońcu, usiąść na tej skórze. Czy tam to była skóra albo alkantara? Chyba skóra. O kurna. Poparzenia trzeciego stopnia na tyłku od razu, z automatu. Wiem, jak to jest, bo mam skórę w samochodzie moim, jeszcze niewentylowaną. Tam była akurat wentylowana. To jest tragedia, jak jest gorąco i zostawisz na słońcu. Ale ładnie wygląda. I nie trzeba prać. Teraz akurat w tej nowej serii Q zastosowana już jest chyba bezstopniówka, taka jak coś jak jest w Fendzie, jak jest Vario i w Massey Fergusonie. Także już nie ma tej bezstopniówki takiej jak była wcześniej. W serii S chyba była wcześniej taka. I do tej serii T chyba Direct to się nazywało, Direct Drive. No to tego już chyba nie ma, jest jak inaczej to zastąpione, nie wiem, może się tak samo nazywa. Ale system jest podobno trochę inny. Także fajnie, bo to podobno te skrzynie się lubiły coś tam wysypać. Tak podobno Versu, ale Versu chodzi mi na razie, no. Wszystko może się sypnąć. Też odpukać. Ja nic nie mówię, bo może jeszcze padnie kiedyś. To będziemy się wtedy martwić, no nic nie przewidzisz. Takie już są sprzęty. Na razie uważam, że zakup bardzo fajny. Też mi się wydaje, że po prostu o maszyny wszystkie to trzeba dbać, bo to naprawdę to jest chwila nieuwagi, czy coś tutaj właśnie źle wlejesz, jakiś olej, czy po prostu nie będziesz zmieniał go, bo
bo uznasz, że a jeszcze chwilę pochodzi i później kurde mankamenty, wiadomo ileś tam procent silnik może chodzić na oleju niewymienionym, ale niezalecane to jest, no. Tak samo, jakieś dziwne manewry skrzynią, jakieś pod obciążeniem, hardkorowe przepinki, no to nic na to nie jest przygotowane prawdopodobnie. Jakieś rwanie ze sprzęgła, to wszystko można pourywać później. No, ale ja psioczę, jak dziot. Sorry, ale tak uważam, że po prostu to najczęściej nie maszyna się sama psuje, tylko człowiek jej pomaga. No, także pokażę wam teraz ten towar, który będę wlewał. To już jest umieszany preparat. Oczywiście było wymyte wszystko, ale bańki można wykorzystać w jakiś sposób. No tutaj jest ta dysza trochę nieszczelna, bo jest zamknięte, a leci lekko, ale to sobie tylko tak kapie. Ja tu będę musiał wejść do góry, także jakoś muszę sobie to ułożyć, ale jeszcze nie wiem jak. A tu będzie najwygodniej. Myjemy, zobaczymy, czy to pójdzie. Wszystko troszkę zleciało, ale to jest naprawdę niedużo. Tam z powrotem sprawdźmy teraz. No kurde, niby nadal. Tak zakręcimy. Otworzę i puszczę ciśnienie, to wtedy będę wiedział wszystko. Widzicie? Kurna, że mi po girach leci. Jest dobrze. Starczyłoby czyścić dyszę. Także cyk. Zamykam. Idę wlać. No dojście jest faktycznie może nie niezbyt dobre. Widziałem, że ludzie mają z przodu na tuzie. Może wygodniej. No ale mamy tak. Sobie radzimy też. Tak podziałka pokazywała, żeby wejdzie. No i idealnie. Leciało mi do ryja. Te bańki na koniec sobie weźmiemy. Nie chce mi się z nimi jeździć. No także gdzie tu jest ten? O, będzie widać jak się ruszy. Muszę założyć jeszcze korek. I jedziemy, nie? Jedziemy dalej, tam sobie zgarnie. Jedziemy tu. O, wjechałem ostatnio chyba w poplonie, jak dziś rozwalałem snopek w siatkę, trochę w podbieraczu jest, wytnę to później, teraz nie będę wyłaził. Także myślę, że to by było na tyle w tym filmie z prasowania. No i ogólnie to dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. I tam piszcie komentarze, jestem ciekawy waszych zmagań z zielonkami. Także trzymajcie się, na razie, cześć.